Szczęść Boże, Ewelina Betiuk. Witam Państwa i zapraszam na poranne wydanie informacji dnia. Zaczynamy od Rosji. Brutalnego morderstwa dokonanego na jednym z liderów opozycji, Borysie Niemcowie. Został on zastrzelony przed murami Kremla wczoraj o 21:40 czasu polskiego. Nie żyje Borys Niemcow, jeden z największych w Rosji krytyków Władimira Putina. Oddano do niego 7 strzałów w plecy, z czego 4 były celne. Do morderstwa doszło na dużym moście moskworeckim, tuż przed murami Kremla. Niemcow był w towarzystwie kobiety, prawdopodobnie 24-letniej mieszkanki Kijowa. Obecnie jest ona przesłuchiwana przez policję. Sprawcy nie zostali dotąd złapani. Na miejscu morderstwa zebrali się zwolennicy Niemcowa, którzy oddali mu hołd. Dla mnie śmierć Borysa Niemcowa to przede wszystkim wyzwanie. Wyzwanie, które spada na nas wszystkich. Niemcow był jasnym działaczem opozycji. On naprawdę wstrząsnął tym systemem. Do sprawy ustosunkował się prezydent Rosji. Zdaniem Władimira Putina morderstwo ma wszystkie cechy zabójstwa na zlecenie. Uznał on śmierć Niemcowa za prowokację. Putin złożył wyrazy współczucia rodzinie i bliskim zamordowanego. Kondolencje dla najbliższych Niemcowa płyną także ze Stanów Zjednoczonych. Prezydent tego kraju Barack Obama stwierdził, że Niemcow był niestrudzonym orędownikiem swego kraju, walczącym o prawa dla swoich rodaków. W 2011 roku Borys Niemcow wydał specjalny raport pod nazwą Putin – korupcja. Zarzucił obecnemu prezydentowi, że za jego rządów korupcja przestała być problemem, a stała się systemem. Według opozycjonisty nielegalny obrót pieniędzmi ma sięgać nawet 300 miliardów dolarów rocznie. Niemcow krytykował także Władimira Putina za jego działania wymierzone w Ukrainę. Powinniśmy powiedzieć nie dla wojny, powinniśmy powiedzieć wystarczy tej głupoty. Trzeba powiedzieć Rosja i Ukraina bez Putina. Borys Niemcow urodził się 9 października 1959 roku w Soczi nad Morzem Czarnym. W latach 90. był gubernatorem niższego Nowogrodu nad Wołgą. Był także wicepremierem Rosji za prezydentury Borysa Jelcyna. Znany był także z organizacji licznych protestów przeciwko Władimirowi Putinowi i partii Jedna Rosja, które nasiliły się w latach 2011-2012. Wciąż nie ma stabilizacji sytuacji na Ukrainie, gdzie trwają starcia pomiędzy siłami rządowymi a prorosyjskimi separatystami. Mimo to misja OBWE potwierdza pierwsze oznaki deeskalacji konfliktu. Porozumienie wypracowane niedawno w Mińsku miało pozwolić na rychłe zakończenie walk na wschodzie Ukrainy. Tak się jednak nie stało, a separatyści odbili z rąk sił bezpieczeństwa miasto Debalcewe. Kolejnym przystankiem na ich drodze miał być Mariupol. Przedstawiciele misji OBWE na wschodzie Ukrainy zapewniają jednak, że walki nieco ucichły. Nie są natomiast w stanie potwierdzić, czy rzeczywiście doszło do wycofania ciężkiego sprzętu. Przez ostatnie dni działania bojowe zostały znacznie ograniczone w całej strefie konfliktu, chociaż oczywiście wciąż słychać strzały w okolicach lotniska w Doniecku, a także nieopodal miasta Mariupol. W ciągu ostatnich dni dostałem także sygnały, że obie strony podjęły kroki w celu zastosowania zobowiązań wynikających z umowy z Mińska. O zaprzestaniu działań wojennych mówią także prorosyjscy separatyści. Ani rząd Donieckiej Republiki Ludowej, ani mieszkańcy tej republiki nie chcą wojny. Wkładamy wszystkie nasze wysiłki, by zakończyć tę wojnę pokojem. Dlatego zostały podpisane umowy w Mińsku, których ściśle przestrzegamy. Zapewnieniom Zacharczenki przeczą doniesienia z frontu, gdzie zginęło kolejnych 3 ukraińskich żołnierzy. Mieszkańcy wschodniej Ukrainy powoli tracą nadzieję na stabilizację sytuacji. Jakoś będziemy musieli przeżyć, co możemy zrobić. Mamy nadzieję, że to wszystko się skończy. Byłoby lepiej, gdyby mieszkańcy Donbasu żyli w pokoju. Sytuacja ma się tak, że ja tu mieszkam i nie mam zamiaru nigdzie się ruszać. Umrę tutaj. Powoli demontuję swój własny dom, wynoszę śmieci. Tak czy inaczej, niektórzy krewni tu pozostaną, dzieci czy wnuki. Ukraińcy muszą stawić także czoła problemom gospodarczym. W kraju trwa prawdziwa panika. Ze sklepów znikają produkty spożywcze, takie jak kasza, olej, mąka czy sól. Wszystko przez fatalny kurs hrywny. W związku z kryzysem na Ukrainie Niemcy myślą o zwiększeniu uzbrojenia Bundeswehry. Chodzi o dodatkową liczbę czołgów, transporterów opancerzonych oraz o nowy system obrony przeciwrakietowej.
Minister obrony Niemiec Ursula von der Leyen kieruje resortem obrony od 2013 roku. W minionych miesiącach była ona krytykowana przez media za zły stan uzbrojenia Bundeswehry, które donosiły o brakach w uzbrojeniu wojsk lotniczych i marynarce wojennej. Teraz w związku z kryzysem na Ukrainie minister obrony zapowiedziała na łamach fachowego czasopisma Bundeswehry wzmocnienie wojsk pancernych. Chce dozbroić jednostki bojowe tak, by posiadały 100% przewidzianego sprzętu, a nie jak dotychczas tylko 75%. Ponadto szefowa resortu ma zamiar reaktywować istniejący dotąd tylko na papierze batalion wojsk pancernych w Bergen w Dolnej Saksonii. Jednostka będzie liczyła 800 żołnierzy i ma dysponować 40 czołgami. Ursula von der Leyen zapowiedziała także, że będzie zabiegała o zwiększenie budżetu na obronność. Obecnie Niemcy przeznaczają na wojsko 1,3% PKB, czyli blisko 49 miliardów dolarów. Zgodnie z sugestiami NATO budżet na wojsko powinien wynosić 2% PKB. Zaostrza się protest rolników. Jedni protestują przed kancelarią premiera w Zielonym Miasteczku, drudzy blokują tory i drogi. Rolnicy cały czas są gotowi usiąść do stołu, aby prowadzić rzeczową dyskusję. Tymczasem Ministerstwo Rolnictwa zarzuca rolnikom brak chęci prowadzenia rozmów. Resort przekonuje także, że większość problemów w polskim rolnictwie została już rozwiązana. Z kolei premier Ewa Kopacz twierdzi, że Marek Sawicki jest jej najlepszym ministrem. To już 10. dzień Zielonego Miasteczka przed kancelarią premiera w Warszawie. Zainteresowanie ludzi z miasta jest naprawdę, powiem szczerze, no, takie bardzo pozytywne. Przychodzą, ofiarują nam żywność, której i tak mamy naprawdę sporo. I dzięki temu możemy wykarmić też między innymi ludzi, którzy przyjeżdżają z Polski, rolników. Wczoraj rolnicy zablokowali tory kolejowe na trasie Siedlce-Moskwa w miejscowości Borki-Kosiorki. Blokowali także drogi w wielu miejscach w Polsce. Rolnicy domagają się rekompensat za uprawy zniszczone przez dziki oraz za dwuletni zakaz uboju rytualnego. Chcą także interwencji na rynku wieprzowiny i mleka. Przecież mieliśmy takie znakomite rynki zbytu dla polskiej wołowiny. Dużo szło na południe, do Arabii Saudyjskiej i innych krajów. Czemu nasz rząd tego nie dopilnował? To jest tylko nasza sprawa, naszego rządu. Nawet takich błahych spraw nie potrafi dopilnować, przez to cała gospodarka, rolnictwo traci kilkanaście miliardów złotych. Jak mówią, polska żywność nie ma szans w rywalizacji z żywnością napływającą z zachodu. Tymczasem jest ona skutecznie wypierana w należących do zachodnich sieci supermarketach. Nasza żywność w tej chwili jest najlepsza, a być może na całym świecie. Dlaczego? Ekologiczną żywność mamy. Nasza ziemia jeszcze nie jest zatruta, jeszcze nie jest nafuszerowana środkami ochrony. Nasza żywność jest najlepsza. Problemu nie widzi jednak minister rolnictwa Marek Sawicki, który przekonuje, że rolnicy otrzymują ogromne dopłaty z Unii Europejskiej i żyje im się bardzo dobrze. Rolnicy mówią, że nie ustąpią. Na poniedziałek zapowiadają blokadę Ministerstwa Rolnictwa. O godzinie 11 w Radomskiej Katedrze rozpocznie się uroczystość święceń biskupich księdza Piotra Turzyńskiego. Wydarzenie tak wysokiej rangi jest szczególne nie tylko dla duchowieństwa, ale także dla mieszkańców Radomia i całej diecezji. Głównym konsekratorem uroczystości będzie ksiądz arcybiskup Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce. Z kolei współkonsekratorami ksiądz arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski oraz ksiądz biskup Henryk Tomasik, ordynariusz diecezji radomskiej, który wygłosił. Ksiądz Piotr Turzyński urodził się 28 września 1964 roku w Radomiu. Święcenia kapłańskie otrzymał 28 maja 1988 roku w konkatedrze radomskiej z rąk księdza biskupa Edwarda Materskiego. Studia w seminarium uwieńczył tytułem magistra teologii, obronionym na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Rok później rozpoczął studia patrystyczne w Instytucie Patrystycznym Augustinianum w Rzymie. Po uzyskaniu kościelnego licencjatu z teologii i nauk patrystycznych rozpoczął studia doktoranckie na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, uzyskując następnie tytuł doktora teologii. Po powrocie do Polski został mianowany przez księdza biskupa Edwarda Materskiego ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. Jest autorem ponad 20 artykułów naukowych i ponad 50 artykułów o charakterze popularyzatorskim,
promotorem 69 prac magisterskich i 4 dyplomowych. Dziś zostanie nominowany na biskupa pomocniczego diecezji radomskiej. Herb księdza Piotra Turzyńskiego zbudowany jest na tarczy hiszpańskiej. W niebieskim polu znajduje się srebrny krzyż łaciński. Pod nim umieszczona jest figura Matki Bożej. Motto biskupiego posługiwania to słowa Ecclesia Mater, Mater Ecclesiae. Kościół Matka, Matka Kościoła. Ksiądz nominat to osoba, której bardzo bliska sercu jest młodzież, o czym mogą świadczyć liczne spotkania z młodymi, audycje radiowe organizowane przez niego Apele Młodych, diecezjalne Dni Młodzieży czy rekolekcje ruchu Światło Życie. I teraz to wszystko. Kolejne wydanie informacji dnia, godzina 10. Zapraszam. Szczęść Boże, Julii Tapszyczka. Bardzo gorąco witam wszystkich Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Wyże z nad zachodniej i wschodniej Europy łączy pole podwyższonego ciśnienia, w zasięgu którego znajduje się także Polska. Nad pozostałą częścią kontynentu dominują niże z frontami atmosferycznymi. W Europie dziś na ogół pogodnie. Więcej chmur z deszczem nad Wyspami Brytyjskimi, a także nad Polską. Mokro również we Francji, a w Moskwie opady śniegu. Tutaj też najchłodniej, około 1. Znacznie cieplej zapowiada się na zachodzie, blisko 9 stopni, a najcieplej w basenie Morza Śródziemnego oraz nad Morzem Czarnym, od 12 do 16 kresek powyżej zera. A jakiej aury możemy spodziewać się w naszym kraju? Jak widzimy, pochmurnej i deszczowej, bez opadów głównie na zachodzie i południowym zachodzie. Więcej pogodnego nieba w województwie dolnośląskim. Temperatura maksymalna od 5 do 8 stopni. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków. Spadek ciśnienia, a w południe na barometrach w Warszawie 1018 hektopaskali. I na koniec zapraszam jeszcze Państwa na wędrówkę do poszczególnych regionów naszego kraju.